18-letni sędzia piłkarski został pobity do nieprzytomności, a to wszystko zaczęło się od zwykłego towarzyskiego meczu. Po pokazaniu trzeciej czerwonej kartki podszedł do mnie kibic i powiedział, że za takie sędziowanie dostanę w pierdol. W ramach przeprosin Alan został zaproszony na towarzyski sparring, który jednak w rzeczywistości był ukrytą zemstą. W meczu, w którym byłem zawodnikiem, kapitan rywali poprosił mnie o to, abyśmy porozmawiali na boku. Jak się okazało, była to podpucha, a kibic, który wcześniej mi groził, podszedł i spuścił mi w k***. Chcę tylko powiedzieć, jako zwykły chłopak, który kocha ten sport, że nie zgadzam się na takie akcje, jak i jakąkolwiek inną formę przemocy w futbolu. Dlatego nie obserwuj, nie lajkuj, nie komentuj, ale udostępnij ten film. Niech wszyscy wiedzą, że przemoc w piłce nożnej nie będzie tolerowana.